Hej, w tym materiale pokażę Ci, jak możesz w darmowej wersji DaVinci Resolve odszumić swój film. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie i jak tutaj możecie zobaczyć, przygotowałem sobie już klip, na którym będziemy działali. Jak sobie tutaj przyzoomuję mój materiał, to mogę zobaczyć, że jest obecny na nim właśnie tutaj szum, zwłaszcza na jasnych punktach widać, jak puszczę sobie play, również na twarzy. Nie jest to jakiś taki szum, gdzie można powiedzieć, że jest jakaś tragedia w naszym nagraniu, jednak nadal on trochę przeszkadza i fajnie byłoby go usunąć. Jak wrócę sobie na ujęcie, które już przygotowałem i teraz sobie przyjrzę, jak było po, a teraz odpalę sobie widok filmu i możecie zobaczyć, jak jest teraz. Obraz jest trochę mniej ostry niż był na początku, teraz jest dość ostry. Teraz puszczę sobie play, obraz jest bardziej wygładzony, ale również ten szum nie rzuca się tak już w oczy. Pójdźmy sobie do takiego najbardziej jasnego elementu. Wyłączę sobie, szum jest taki mocny. Teraz szum jest słabszy wobec tego, co mieliśmy. Więc jest to narzędzie, które jest dostępne do mojej wersji DaVinci Resolve. Jest ono o wiele gorsze od tego narzędzia, które mamy w wersji Studio. Jednak chcę Wam pokazać ten materiał z tego powodu, że jest jakiś sposób do mojej wersji, by właśnie osiągnąć ten efekt, więc ja sobie przytrzymując Alt zduplikuję ten film, aby móc Wam pokazać różnicę między tym, co mieliśmy na początku tego materiału, a między tym, co osiągniemy na sam koniec naszego filmu. Także zaznaczamy nasz film, który chcemy odszumić i przechodzimy do zakładki Fusion. Nie ma tu czego się bać, jeśli nigdy w nim nie pracowaliście, to do odszumienia żadnej tu czarnej magii nie będziemy robić. Damy sobie tylko jeden ekran. Na ikonce przybliżę się bardziej do mojego widoku, tak aby widzieć jakiś taki dobry rejon z tym szumem, aby określić, czy on nam znika, czy jeszcze nie znika. Ok, myślę, że ta klatka będzie w porządku. Przytrzymując Ctrl Spacja daję sobie efekt, który nazywa się Remove Noise. Dodaję go sobie oraz później będę jeszcze dodawał sobie jeden efekt, ale to w sumie później sobie zrobimy. Jak z prawej strony możecie zobaczyć, ten efekt wygląda w bardzo prosty sposób. Mamy tylko do wyboru metodę chroma i kolor. To zależy od tego, jaki jakby macie typ szumu w waszym nagraniu. Jednak w większości raczej kolor metoda powinna wam wystarczyć. Możecie bazować tylko na kanale, na wygładzaniu kanałów tutaj i ręcznie wpisywać sobie właśnie zielony, niebieski i tak dalej. Tylko ja to teraz przegnę sobie dość mocno. I możecie zobaczyć, że powstaje jakaś tam aberracja chromatyczna na naszych postaciach, więc taka ręczna modyfikacja tego jest skomplikowana. Można osiągnąć trochę lepszy efekt, tylko właśnie trzeba bardzo być uczulonym, aby tej aberracji chromatycznej nie uzyskać. W większości przypadkach powinna Wam wystarczyć opcja zaznaczenia log, gdzie Wasze jakby pole manewru o wiele się skurczyło, tylko do softness i detail, czyli w skrócie pierwsze jest do bardziej takiego, można określić to, blurowania waszego nagrania w celu pozbycia się szumu, a detail następnie do wyostrzenia go, aby wydobyć detale, aby też nie było to aż takie rozmyte. Czyli polega na tym, że tylko sobie zwiększamy softness do tego momentu, aż nam szum zniknie z naszego nagrania. Widzę teraz, że tak, taki mamy widok. Jak sobie tutaj cofnę i dam widok z pierwszego mediany na mój ekran, to widzę, że mieliśmy taki szum, a teraz widzę, że tego szumu nie mamy, ale porównując widzę, że straciłem mocno na ostrości na postaci, więc tutaj jest kwestia takiego kompromisu, że musicie ściągnąć szum na tyle, aby on aż tak nie rzucał się w oczy, ale też aby nie tracić na postaci, więc ja trochę ściągnę softness, następnie podbiję detal do góry i widzę, że szum mi wraca. Więc teraz podbiję sobie delikatnie jeszcze softness, podbiję sobie delikatnie detal do tego, co mam, porównam. Tak było, tak mamy, więc ten szum jest zdecydowanie mniejszy, ostrość też nie jest tragiczna, ale mi się wydaje, że jeszcze mogę ten softness sobie podbić w górę
porównać. Tak mieliśmy, tak mamy. Detal sobie ściągnę trochę niżej. Softness też niżej, bo ten detal zaczął mi wyciągać ten szum i bym musiał mocno stracić na ostrości, więc tu znowu jest taka zabawa. I myślę, że ten punkt, na którym teraz jestem, jest na pewno ciekawym punktem. I chyba z nim zostanę, więc to będzie moja taka właśnie podstawka. I teraz Ctrl Spacja. Dodaję sobie Unsharp Mask do przywrócenia trochę ostrości w naszym materiale. Więc Size ja sobie zwiększę tak, aby krawędzie były brane większe. Aby nie było tych właśnie małych krawędzi, jak sobie Size dam, aby ten szum nie wyszedł. Tylko właśnie, aby odszumienie się skupiło na większych właśnie krawędziach. Dam sobie mniej więcej piątkę z tego, co tutaj mogę zobaczyć. Teraz threshold sobie zwiększę, aby nie brało mi mniejszą ilość tych krawędzi. No i gain, który mam, ściągnę sobie niżej, bo jest oczywiście aktualnie za mocny. Ok, oczy zostały przywrócone. Threshold sobie może trochę zmniejszę. Ok, taki efekt. Size trochę zmniejszę, gain trochę zwiększę. Czyli taka trochę zabawa, aby przywrócić ostrość na twarzy. I mi się wydaje, że już usta, kolor i właśnie highlights zostały fajnie wyciągnięte. Oddalę sobie na fit, aby zobaczyć, jak to wygląda na większym obrazie. Ok, to wygląda w porządku. A remove noise, no, już sunął sporo. Więc z tym Unsharp Mask i z Remove Noise naprawdę osiągnęliśmy dobrą robotę. Wróćmy więc do Edit, aby porównać dokładniej to, co mamy. Teraz jak oglądam na tym mniejszym ekranie, nie widzę za bardzo szumu. Dam sobie na większy ekran i też już ten szum jest o wiele mniejszy niż to, co było. Więc jak na darmową wersję jest ok. Plus takiego mydła, jak tutaj mam, też za bardzo nie ma. Zobaczę sobie jeszcze tutaj. Okej. No, szum nawet jest w mniejszej ilości niż ten, co robiłem dla podglądu dla was. Jeszcze tak porównuję ostrością, ale chyba ostrość też lepiej w tym materiale zachowałem, więc dla porównania przybliżę się jeszcze na materiał. Tak mieliśmy, tak mamy. Twarz rzeczywiście straciła trochę na detalach, ale szum, który był w nagraniu, w dużej części właśnie zniknął. A nawet na monitorach Full HD nie powinien być za bardzo widoczny, jeśli się go nie szuka na siłę. Także tak wygląda właśnie narzędzie w darmowej wersji DaVinci Resolve do odszumiania właśnie materiału. Nie jest to jakieś rozbudowane narzędzie, ma w sumie tylko dwa suwaki. Jednak jak nie ma nic innego, no to jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma, jak to się mówi. No ale można powiedzieć, że radzi sobie nawet ok to narzędzie. Także to była na tyle, jeśli chodzi o odszumianie w wersji darmowej. W następnym materiale pewnie pokażę wam, jak odszumiać materiał w wersji studio. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!